A więc cześć wszystkim, ja jestem Kakus, witam was w czwartym odcinku z serii Roblox Prawdziwy Życie na moim kanale. Jeśli spodobał, zostaw łapę w górę, suba z dzwonem, wbijaj na Discorda, linka w opisie. A ja bez przedłużania zapraszam do oglądania. Pozdro. Dobra widzowie, ja jeszcze na chwilę tutaj jako was dogrywam. Słuchajcie, dajcie imię i nazwisko dla naszego tutaj, wiadomo, tutaj osobnika, którym gramy, bo od szóstego odcinka chciałbym już prawo jazdy robić, dowód wyrobić, takie różne, a nie mam pomysłu na imię, nazwisko, także najbardziej lajkowany komentarz, po prostu wybiorę najbardziej lajkowany komentarz z imieniem i nazwiskiem dla naszej postaci, pozdro. Więc tak widzowie, słuchajcie, mieliśmy iść teraz na komisariat w tym odcinku, tutaj nie ma zbytnio drogi, ale pójdziemy sobie tak tutaj poboczem. Ostatni odcinek był naprawdę gruby, ten myślę, że też będzie fajny, bo myślę, że do przekazania pieniędzy mafii nie dojdzie jeszcze w tym odcinku, ale się postaramy tutaj coś fajnego, ciekawego ogarnąć. Tutaj widzę, policjant stoi, ciekawy czy czeka na mnie, czy po prostu tak stoi. Proszę pana, dzień dobry. Ja tutaj przyszedłem złożyć zeznania, znaczy zeznania, ten numer mam, co miałem podać. Ciężko będzie, bo zaraz tu komenda wojewódzka ma przyjechać. Dobrze, no to kiedy bym miał mógł to złożyć? To nie wiem, bo ja w sumie miałem jechać tam do restauracji do was pod te powiększone jeszcze. To wie pan co, to jak pan tam jedzie? Tak. To pan by mógł podrzucić, bo bym do roboty właśnie miałem iść. Dobrze, to pan tu zaczeka. I jeszcze mam do pana pytanie. Tak, słucham. Jutro mógłby pan przyjść? Tak, byśmy... Jasne, i jasne, pojutrze, przyjdę. I żebyśmy zrobili na niego postawę. Wie pan co, nie wiem, czy pojutrze by się udało, bo ja z nimi umówiony byłem za 5 dni, bodajże, coś na w tym jutro? Stylu. Na jutro? Słucham? Kiedy by było tu tak trochę... No tak, za niecały tydzień mam z nimi ten... Jeszcze muszę sprawdzić, bo w telefonie sobie wysyłam na kiedy. To pan zadzwoni. Pan powie, że pan ma szybko pieniądze i że pan nawet może im dać więcej pieniędzy. Dobrze, to ile mam powiedzieć? Bo ja miałem, pożyczyłem 3000, miałem 3,5 im oddać. To ile mam im powiedzieć? 5000, myślę, że się skuszą. Jasne, no to nie, na kiedy? Nie. Ja proszę pana, 3750 niech będzie. Tak? Jutro albo dzisiaj, jak pan chce. Znaczy jutro albo pojutrze. Myślę, że pojutrze dopiero spróbujemy. Dobrze, to ja tu zaraz przyjadę autem. Jasne, to ja poczekam. Dobra widzowie, słuchajcie. W tym odcinku nie jesteśmy w stanie jeszcze zrobić tego, bo dzisiaj mamy sporo roboty. Także tutaj coś panostwo z drogówki tutaj kombinują. Wiecie co, ja tu wyjdę do drogi, że ten pan nie musiał tutaj już zajeżdżać, ja tutaj przy drodze postoję. Kurna, bardzo często się z tym policjantem ostatnio widuję, aż to denerwować zaczyna. Tam chyba jakieś wyjazdy, policja ma coś, bo to widzę, że tutaj ruszają. Dobra, czekamy, jedzie on czy nie jedzie? Kurde, ty nie gadaj, że to on. Pierdzielisz. Halo, to pan? Tak. Proszę pana, bo wie pan, bo jak będziemy to coś robić, to powiem szczerze, takie auto to aż nie widać. Ja nawet nie wiedziałem, że to pan tutaj tak naprawdę jedzie, a tutaj co się dzieje? Ale to wyjdzie... Znaczy nie wiem, oni tu szaleją napady, co chwilę są, ale to nieważne. Nie, to jest takie auto tutaj tylko, żeby się przejechać, żeby gdzieś pojechać, a na tam jak będziemy organizować, to będzie mieć jeszcze inne auto. Rozumiem. Dobra, to my już tutaj prawie dojeżdżamy. Szef do mnie dzwoni. Tak, słucham. O, młody! Słucham. Kiedy będziesz w robocie? Bo to mamy... Będziemy już, mi się... Już zajeżdżam, szefie. Dobrze, dobrze. Dobra. Dobrze, szefie. Dzień dobry. Dobra, czekam. Tył pana, niech pan się przebierze i ja u pana. Szefie, mówiłem, że już zajeżdżam. Może szef tu przyjąć? Jesteś. Dobra, szef tam pójdzie, przyjmie zamówienie. A my widzowie się przebieramy i widzimy się, jak dzień się przebiorę. Dobra, widzowie, to ja już się tu przebrałem. I idziemy przyjmować zamówienia. Halo, którego panu przyjąć? Bo tutaj widzę jedna kasa otwarta, to zaczniemy od tej kasy i tutaj proszę kolejkę do jednej kasy, chyba że szef przyjdzie. Nie, szef przyszedł. Teraz się pan zdziwi. 1000 powiększenie zestawów i 100 Coca-Coli największe jakie macie. Na kiedy proszę pana? No, którą mamy godzinę?
Na 19 się wyrodzicie, bo mamy trzecią wyrobicie. Szefie, 15. Jak szef myśli? Mi pomożesz, to damy radę. Dobra, no to tak, damy radę, myślę. Ile płacę? Proszę pana, no tutaj już będzie dużo. Bo to wychodzi, tutaj poczeka pan sobie na komputerku, tutaj nabije. Proszę pana, 10,5 tysiąca. To 10,5. 10,5 to tutaj jest 11, to będzie 10,5, czyli tu proszę 12 i tam ma pan napiw dla szefa i dla ten do siebie. Bo podzielcie się po 750. O, dziękuję bardzo serdecznie panu. Pan ma dobre serduszko za takie duże napiwki. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Ale i postaramy się wyrobić. Chyba się ostatni raz widzimy. A czemu? Bo przeprowadzę się do innego miasta, będę komendantem. No miejmy nadzieję, że młody. Jednak nie, bo pan jest bardzo fajny. Słucham szefa. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, nie ma czasu, zabieramy się do roboty. Jasne, jasne. Biorę tutaj już sobie naszą tutaj sprzęcik i tak, robimy burgerka. Dobra, robimy tutaj fryteczki już zrobione i teraz kole stawiamy nalewane, dobra. I do kartona tutaj pakujemy wszystko. I dobra, i sobie. My tutaj zrobimy to się widzimy, bo to jest grube zamówienie, także się widzimy. Także tak widzowie, my już tutaj ostatnio sobie tackę bierzemy, szef tutaj też chyba już ostatnio będzie robił, czy już nie, chyba tak. I słuchajcie, zmiana planów, nie pakujemy do tego, tylko pakujemy tutaj do bagażnika tutaj drugim państwu tutaj, o patrz, dobra, i spakowane. I jedziemy widzowie. Kurde, powiem wam szczerze, niby zima jest, ale godzina już 19 dochodzi, a nadal widno. To jest akurat jedna z dziwniejszych rzeczy. Ale... Dojdziemy komisariat. Tutaj w prawą stronę teraz szefie jedziesz. Widzę, że szef tutaj rzeciutko jest na komisariacie, że szef nie zna zbytnio drogi. I teraz calutki czas prosto, szefie. Dobra, widzę, my ciśniemy tutaj na komisariat. Szef tutaj widzę, bardzo przepisowy człowiek jest. My ciskamy teraz. Pełna peta. Dobra, szefie, nie w tą stronę, szefie. Szef tu nam wróci na tym parkingu. No wróci szef, bo to tam radiowóz nawet stoi, nie widzisz szef? No i na lewo. Tutaj na prosto już mamy komisariat, tylko wjedzie pan normalnym wejściem, myślę, że się policja nie przykryła. Dzień dobry, co potrzeba? Dzień dobry, dostawa jedzenia tutaj do pana. A panowie, to proszę cofnąć się tyłem do wejścia. Jasne. Proszę. Weź szefie w cofa, już nie będę wsiadał. Chodź, przyjechały te zamówienia. Witam pana szanownego. Ja tu mam 1000 powierzchni zostało i 100 Coca-Coli, tak? Tak. Jak pan się policja nie odsunie? Dobrze. Idziemy bardziej po drzwi, szef podjedzie, co? Dobrze. Tyle wystarczy. Tak, starczy. Pomogą nam pana wynosić, czy sami mamy zanieść? Pomożemy i chodźcie za nam, pokażę gdzie to nosi. To ja już wezmę pierwszą paczkę, poczekaj pan. Dobra. Chodź, tu, tędy, halo. Szefie. A tu sam się pan poczeka, to nie tu, bo tu są zgłoszenia. Już tak nie pamiętam, bo tu na górze mało kiedy jestem. Tu nie, z drugiej strony chyba. Pan przepraszam, ja tu naprawdę rzadko bywam. No tak, to tutaj. Proszę tu postawić te jedzenie. Tu jedną paczkę. I tu będzie 25 Coca-Coli i resztę tutaj gdzieś przy ścianie, dobrze? Rozumiem. Na każdy steak po 25 Coca-Coli i po jednej paczce. Szefie. Powiem szefowi szczerze. Tutaj tu kurna jakieś niatki będą. Kazali na 1000 zestawów. A tu na jeden stolik kurna jeden zestaw każą, ale dobra.
No, ale że tylko dwóch policjantów widać. Wiem, wiem. A to komenda wojewódzka ma przyjechać, mówi mi. A, to dlatego. Dobra, widzę, lecimy dalej. Co pan tam mówi pod nosem? Z szefem rozmawiałem. Akurat to jest już nasza prywatna sprawa, o czym rozmawiamy, także... Dobra, widzowie, my się widzimy, jak to już skończymy nosić. Dobra, więc my już skończyliśmy tutaj. Szef już czeka w aucie. Do widzenia państwu. Do widzenia. Do widzenia. A proszę pana, tak? Proszę pana. Bo dzisiaj ogólnie, niech pan się nie boi, bo tu 500 policjantów przyjedzie, to tu będą co chwilę jakieś radiowozy. I później jeszcze prezydent, więc tu też będzie się działo. Helikoptery mają latać w ogóle. Rozumiem. To niech pan wspomni o naszej restauracji. Taka promocja. Chyba się żadno obraził, ale dobra. Do widzenia państwu. Czekaj, pan ma wezwanie, trzeba pana wypuścić. Dobra, jedź już. Dobra widzowie, my zejdziemy do restauracji i się widzimy. Dobra widzowie, my już dojechaliśmy. Także my już tutaj wchodzimy do pracy i my zaraz będziemy już kończyć zmianę, bo jednak to długo potrwało, żeby jednak tyle zamówień tutaj, tyle tutaj tych sobie zrobić. Także widzowie, tutaj zaraz będziemy kończyć. Nie wiem, czy jeszcze coś, jakiś klient będzie może na okienku, coś niezbyt widzę. Dobra widzowie, to my już kończymy zmianę, ja się przebieram i się widzimy. Dobra widzowie, ja już się przebrałem. Także szefie, tutaj wypłata dzisiaj czy kiedy? Dziś zrobiliśmy dzisiaj duże zamówienie. A jeszcze napiwek dali spory. Ogromny szefie, ogromny. To będzie tak. Masz tu 2000. Ile? 2000. Wiesz, wszystko z napiwków jeszcze. A za pomoc, bo tylko nas dwóch dzisiaj było. Dziękuję szefie, naprawdę. Aż się zdziwiłem, szefowi powiem. Dobrze szefie, do widzenia w takim razie. Do widzenia, ja tu mam jeszcze jednego klienta. Jasne, to miłego dnia życzę. Cześć, cześć. Czekaj, to jest zaplecze. Później do pana, później do pana. Pan nie do mnie? Nie, czekam na... Dobra widzowie. Młody, tak. Młody, policjant do ciebie. Do mnie? Tak, stoi w lokalu. To pan do mnie? Tak, możemy albo tutaj porozmawiajmy. Ja mam do pana pytanie. Tak. Dałoby się dzisiaj z tymi bandytami załatwić? Pomyślimy nad tym. Także ja do pana przedzwonię do tak 2-3 godzin. Na razie będę dzwonił po taksówkę, żeby to pani podjechała, także zadzwonię do pana. Dobrze. Dobra, widzowie, ja dzwonię po taksówkę i widzimy się, jak podjedzie. Do widzenia. Ody, przecież my mieszkamy obok siebie, przecież mogę cię podwieźć. Ale wiesz, jak jeszcze w pracy nie zostajesz? Nie, bo już zaba, która godzina? Już 20. Musimy zamykać. Boże, jakie to mam brzydką twarz. Się go boję. Dobra, to chodź szefie, jedziemy. To tak widzowie, my się widzimy, jak już będziemy pod domkiem. Dobrze widzowie, więc my już się wracamy do domu. Słuchajcie, tu jest taka sprawa teraz, już nie w sprawie tutaj gry, że jest taka sytuacja, że nie jestem w stanie tutaj mieć jednego domku, bo cały czas się zmienia po prostu z chwilę, nie? Także teraz w tym miejscu mamy dom. Dzięki szefie, żeś mnie podwiózł. Siemanko. Siema. Dobra widzowie, otwieramy swój domek, unlock i wchodzimy. Słuchajcie, zastanawiam się, co robimy z tymi bandziorami tutaj, co mają przekazywać pieniądze, czy my to dziś robimy, czy nie. Nie wiem, ale na razie myślę, że tutaj pójdę sobie coś do kuchni, ogarnę do jedzenia, nie wiem, w ręce sobie umyję cokolwiek. Także ja sobie zjem i się widzimy. Dobra, to ja już właśnie skończyłem jeść i myślę, że ja się pójdę przespać i potem zadzwonimy do policjanta, co z tą sprawą przekazania tych pieniędzy. Ja idę spać i się widzimy, jak będę dzwonił. Dobra widzowie, w takim razie już wstajemy. Taka sytuacja i będziemy chyba dzwonić do tego policjanta, także ja tutaj już dzwonię do niego, wiadomo. I widzimy się, halo? Jak odbierze. Halo, halo. Dzień dobry panu, witam pana. Dzień dobry. To tak. Co z tą ustawką by było? My już tu czekamy.
Jasne, no to ja jeszcze do tej mafii przedzwonię, żeby do mnie tutaj podjechał. Najlepiej wszyscy, ale żeby ktokolwiek do mnie Wojewódzka, podjechał. nawet komenda wojewódzka się zainteresowała. No to bardzo fajnie, ja sobie teraz przed domem akurat. Wy gdzieś tutaj możecie się przy moim domu ustawić. I tutaj wiadomo, wiedziecie jak oni przyjadą, nie? Tak żebyście mieli mój dom na oku, żebyście wiedzieli kiedy przyjadą. Dobra, dobra. Dobra, to ja już będę dzwonił do mafii, na razie się rozłączam. Dobra widzowie, teraz bierzemy do mafii, dzwonimy. Czekajcie, ja już dzwonię, zobaczymy kiedy odbierze. Dobra widzowie, ja już tak chodzę, trzeci raz numer wykręcam. Aż sobie chyba wezmę, usiądę i czekamy aż odbiorą w końcu, bo to już tragedia. Halo! Halo, witam pana. Czego tak dzwonisz? Masz te pieniądze? Mam pieniądze, chciałbym się umówić u mnie pod domem. Co pan na to? A czemu nie w naszej skrytce? Bo tutaj mam pieniądze, a boję się gdziekolwiek z taką dużą sumką, bo mam tutaj dla państwa premię, dlatego że to tak długo przyciągało. 3750. Dobrze, to za chwilę pojadę ze swoją ekipą pod twój dom. Jasne, jasne. Numer domu to jest, pan rozumie... Spokojnie, znam. Dobra, to do widzenia, czekam aż przyjadą państwo. Do widzenia. Do widzenia. Dobra widzowie, rozłączyliśmy się, teraz bierzemy i dzwonimy na policję, że oni już mają jechać. Dobra. Dzwonimy, czekamy aż odbiorą teraz. Halo? Halo, dzień dobry, proszę pana, to jest taka sprawa, że oni mają już jechać, więc gdzieś... Nie wiem, czy jesteście gdzieś przy moim domu, obserwujecie go, czy jak? My jesteśmy na wjeździe, no tutaj, no właśnie na osiedle. Dobrze, dobrze, to ja wracam do domu i czekam aż przyjedzie mafia. Dobrze. Dobrze, do widzenia. Dobra widzowie. Grubo. Czekamy aż przyjadą. Tu jeszcze jedzenie mi zostało z pracy, sobie wziąłem. Szef mi pozwolił. Chcę zjem trochę, nim przyjdą. Trochę już zimne, ale... Nie wiem po co wcześniej sam sobie gotowałem, ale dobra. Czekamy aż przyjadą. O, już ranek się robi. Dobra, czekamy aż tutaj mafia przyniesie i... Myślę, że uda się... Akcja na luzie tutaj zrobić. Bo to może być różnie. Miejmy nadzieję, że wszyscy przyjadą. Też trzeba mieć w sumie nadzieję, tak sobie myślę, że... O, dobra, nieważne. Jedzie. Policja mówi, że czekają na wjeździe, także... Także dobra. Pieniądze! Już, proszę pana, już daję. Co ta policja łapy, robi? Łapy. A pytanie dlaczego? Łapy. Dlaczego? Ale czemu pan do mnie? Proszę pana, ja podniosę panu ręce, łapy. Ale nie do mnie. Łapy. Proszę pana, pan mnie nie zakuwa, ja tu byłem osobą, która miała pieniądze przekazać, proszę pana. Tam ucieka pan, pan go goni lepiej, a nie mną się tu pan zajmuje. Proszę pana. Pana, panu gorzej. Nie wiem widzowie, tutaj policjant chce nas zakuwać. Nie wiadomo czemu, oni tam go gdzieś pogonili. Nie jedzie nikt z jego mafii? Nie wiem. Ale dobra, akcja chyba się udała myślę. Nie wiem czy go tam złapią. Jeśli nie będę miał jeszcze gorzej przychlapane. Ale wiesz, że ja czat widzę, mordzie? To takie non-RP widzowie, no ale tutaj kolegę odkleiło konkretnie. To wszystko widać w OBS-ie. Bo to ja nagrywam. No ale dobra, niech będzie. Dobra widzowie, tego nie było, udajmy. Nie wiem, co tutaj za auto śmiga. Ja boję się, że tutaj ktoś jeszcze z tej mafii do niego przyjedzie. Tam się auto w ogóle zapaliło. Nie wiem, tragedia. Dobra, my tu kończymy i nie wiem, przedzwonić do tych policjantów zaraz będę musiał. Mogę przy pana już wstać, czy niezbyt? Tak, możesz. Dobra, to już mogę wstać, słuchajcie widzowie. I nie wiem, dzwonimy do tego policjanta chyba, czy się wszystko udało. Dobra, czekam aż odbierze teraz chłopak. Halo. Halo, i jak tam z tym facetem tam od tego, od tej mafii? Zwiał nam. O, proszę pana.
To jest teraz taka sytuacja. O, pan już przyjechał, dobra. Proszę pana, bo jest taka sytuacja teraz, że ja to się boję teraz tu mieszkać. Ja właśnie wiem. Wie pan, gdzie oni mają dziuplę? Ja wiem. To pan jedzie z nami. Ale proszę pana, dzisiaj już nie jedziemy, dobrze? Czemu? Za dużo stresu jak na jeden dzień. Oni pana zabiją, oni wiedzą, gdzie pan mieszka. Ale mnie nie będzie dzisiaj w domu już. U szefa się prześpię najwyżej. Dzisiaj mnie już w domu nie będzie. Proszę pana. Dobrze, jak pan chce. To ja jutro się stawię na komendzie. Ja panu mówię, że czasami naprawdę może być ciężko. Może pan się obudzić z połamanymi nogami. Rozumiem. No ale dobrze. Proszę pana. Ja jutro się stawię na komendzie, dzisiaj pójdę do kolegi, do szefa tak dokładnie. Dobra, no to do widzenia. Dobra, zbieramy się wszyscy, jedziemy. Dobrze, a więc tak widzowie, dziękuję wszystkim za oglądanie. Zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem, wbijajcie na Discorda, link w opisie. A ja wam jeszcze przeskazam. Miłego, pozdro.